Kosmonaut Władysławowo, kosmonaut Władysławowo, kajak wędkarski Morska TV prosi. Te odpady nie szkodziły żadnym rybom. To zwykłe śruby, grube śruby zakładali. Kiedyś to były druciane, nie było takiej przelotki jak teraz są. My za piwo czy za wódkę mogliśmy od nich tą żyłkę kupić. Pierwsze zawody, które były zorganizowane przez nasze koło 68 Puck, to się odbywały, wszystkie przeważnie odbywały się zawody na rozewiu. Tam było przejście przy latarni. Ja kiedyś tam, ja mam swoją firmę budowlaną, ja tam robiłem, domek budowałem. No i nie dowieźli nam materiału, ja poszedłem sobie na brzeg, patrzę, a tam dziadek na dole łowi flądry. Na zwykły, wtedy jeszcze nie było takich batów jak teraz, tylko na bambusa. I on łowi, ja patrzę flądra za flądrą. Ja mu mówię, dziadek, a co ty kurde? On mówi, ja tutaj mieszkam, niedaleko to ja łowię. No tak ja na zarządzie powiedziałem, bo ja byłem wiceprezesem. Mówię, chcemy zorganizować zawody, a był Różyński prezesem, mówi Longi, no ale kto to będzie prowadził i tam, gdzie to tam, jak to tam się łowi? Ja mówię, przecież jak my chodzimy do Władysława, do portu, wtedy musieliśmy iść plażą, bo nas do portu nie wpuszczali, bo był zakaz przejścia przez portu. Który to był rok? To był 83, a zawody były zorganizowane w 86 pierwszym, nie? Nasze koło zorganizowało. Właśnie ja to organizowałem, później z Jackiem Frączkiem, myśmy tam na tym rozewiu, Kwidzyn do nas przyjeżdżał w tych 80 latach. Najwięcej było flądry, okoni i płoci. Później się pokazał leszcz. No i węgorze były ładne. I to był właśnie taki początek. A wędki były zwykłe wędki. Myśmy robili ciężarki, to były same, każdy sobie tam jakiś ołów. Nawet chłopaki nie mieli ołowy, bo to tylko był w Gdyni sklep na Świętojańskiej. To zwykłe śruby, grube śruby zakładali i rzucali, każdy miał, bo się daleko tego nie rzucało. I łowiliśmy na jeden hak. Bo nikt nie wiedział, jak się na dwa hoki łowi, się łowiły tylko na jeden. Nawet na spławie było łowione i każdy rybę złowił. I tak to się zaczęło. I się rozprzestrzeniło i my się cieszymy właśnie, że te zawody mają teraz takie wzięcie. Są mistrzostwa Polski. Nikt wtedy w tamtym czasie nie myślał, że tak daleko do tego dojdzie. Że będą takie ładne zawody organizowane jak teraz. I międzynarodowe mistrzostwa surfka Stingu. Się cieszymy, że właśnie Władek Team jest takim profesjonalnym, jakby to można było powiedzieć, organizatorem, bo to trzeba powiedzieć. I oni tak pięknie te zawody organizują, że to miło jest o nich powiedzieć. Bardzo się z tego cieszę, że ja właśnie tutaj udział biorę też z nimi i się cieszę, że oni potrafią takie coś zrobić. Zresztą my też, ale oni mają takie inne podejście, typowo morskie i bardzo ładnie to im wychodzi. Ja się bardzo z tego tytułu cieszę. Co w tych 30 latach się zmieniło? No właśnie sprzęt się zmienił. Sprzęt, technologia, technika tego połowu. Są inne wyrzuty, są strzałówki. Kiedyś to była zwykła żyłka. Kto mógł coś kupić? Najwięcej żyłek to myśmy dostawali prosto od rybaków, bo oni mieli, przykładowo jak w Władysławie był taki szkuner, do dzisiaj to tam jest, to tam może oni mieli tą wędkę, my za piwo czy za wódkę mogliśmy od nich tą żyłkę kupić, bo tak to były tylko sznurki. Każdy tam na sznurek jakiś tam łowił sobie i mógł, ale jak było i miał żyłkę, no to już był rarytas. A teraz są takie żyłki strzałowe, kiedyś to były takie toporne. Mimo to, że one były grube, ale one były niewytrzymałe, a teraz są cieniutkie, bardzo wytrzymałe, a tym bardziej są strzałówki, a sprzęt, jakie przelotki. Kiedyś to były druciane, nie było takiej przelotki jak teraz są, szklane tam, a to były zwykłe druty. Każdy łowił na bambusa, czy były te czeskie, jak oni tutaj do nas, to był taki sportowy sklep wędkarsko-sportowy w Pucku na Starym Rynku, to tam były tojza czeskie kije, takie spinningi, no to one były mocne i wytrzymałe. To były piękne. A teraz jaki to jest sprzęt, to jest aż miło, lekkie i daleko można rzucać, wytrwałe wszystko. To jest najważniejsze. No ale z rybą gorzej, nie? No z rybą jest coraz gorzej. To jest... Ale były takie lata, że ryba była chora i było dużo. W tej chwili nie ma tej chorej ryby, ale jest jej coraz mniej. Nie wiemy dlaczego. Myślę, że to też przez to zamylenie, bo teraz kilka lat już jest... Rybacy łowią mniej, coraz mniej na tym. Paszowce nie chodzą na naszym tutaj Bałtyku, także ryba się odradza, ale przy brzegu jej nie ma. Nie wiem, czy za ciepła woda, czy coś takiego. A kiedyś naprawdę, jak nie było takich zawodów, żeby ktoś tam nie złapał 20 czy ileś tam flądry. Były takie sezony, że się łowiło ponad 40 i się wygrywało zawody. I każdy miał. Nie było zawodnika, żeby był zerowym. Jak teraz to się dzieje, nie? Nie wiemy, jaka jest przyczyna. A co byś powiedział o tym dosypywaniu plaż, o tych refulacjach? Jaki to ma wpływ na miejscówki tutaj bytowania flądry, czy ogólnie branie flądry? Ja myślę, że teraz warunki się troszeczkę pogodowe zmieniły. Przedtem nie było tyle sztormów, to jak były 2 czy 3 sztormy w roku na jesień, bo właśnie na jesień są największe sztormy. A teraz
proszę zobaczyć, co chwilę jakiś sztorm, wiatr, wszystko tego, to nawiewa piasku, wszystko te, kiedyś było mało, taki jeden bager chodził w roku czasu, czyścił tutaj porty, ujścia portów, teraz jest taka ładna palisada wszędzie tutaj na naszym półwyspie nabita, to właśnie wstrzymuje to, że się ten piasek mieli i mniej troszeczkę to może to zabiera, a jednak przy tych sztormach te sztormy to ten nasz piasek z plażowy i tutaj brzegu zabiera. I to też powstaje, że ta flądra tak do tego brzegu nie podchodzi przez ten piasek zamulony. Dobra, ale 30 lat temu inne warunki były, inne zimy, inne wiosny? Zimy były zimniejsze, lody były dłużej trwały, były lody. Myśmy wtedy tak samo jak się były roztopy na wiosnę, to przeważnie było koniec marca, początek kwietnia, a teraz nie mamy żadnej zimy. I myślę, że to też wpływ, bo zimniejsza woda była i ryby było więcej. Bo przedtem na brzegu, tutaj w Adesowie była robiona mączka rybna i tam była rura, gdzie szły do Bałtyku odpady. Ale jakie tam można było przy tych odpadach ryby złowić? Te odpady nie szkodziły żadnym rybom, bo tam były ryby, rybów było mnóstwo. Ja w ogóle w życiu tam pierwszego sandacza, pstrągi jakie tam były. Teraz to nie jest do pomyślenia, pstrąg tęczowy tam był. Teraz nie idzie pstrąga w ogóle tutaj na naszym terenie złapać. Jak przedtem to się trzymało ryby, gdzie kto przyszedł, rzucił jakąkolwiek wędkę, ryb było, że głowa boli. Teraz jest coraz mniej. Najlepsze miejsca to są właśnie tutaj na półwyspie. Ale Władysławowo jest super też miejscem. Właśnie od portu, od tych gwiazd w stronę Jastrzębiej Góry do Rozewia są najlepsze miejsca. Ale jednak tutaj półwysep teraz w tych ostatnich latach jest najlepszym. Najlepszym, bo my też tam chodzimy i tutaj kolega jak Mirek Gola jest tutaj miejscowym. Ja zresztą z Pucka to też nie jest daleko. Tam jeździmy, ale jest tam coraz mniej. Tu na półwyspie łapiemy więcej ryb jak właśnie tam. Ale to jest jedno atrakcyjne i jeszcze karwia. A już dalej to już karwińskie błota, dębki, to już jest ciężko i słabo złapać jakiekolwiek ryby. Powiedz nam o szczupaku w Zatoce Puckiej, bo kiedyś ponoć tego szczupaka było dużo. Pamiętasz ten czas? Kiedyś, ja właśnie swoją łódką tutaj nasze, bo to gum tutaj zarybiał i ten, jak oni tam się nazywali, nie pamiętam, jakieś to było przedsiębiorstwo, zarabiali i myśmy właśnie prywatnymi łódkami z rybakami, swoje, kto miał jakieś łódki, myśmy jeździli i zarabiali szczupaka. I szczupaka było naprawdę dużo. Ale co było? Moim zdaniem jest tak, troszkę brzegi są zaniedbane. Na brzegach jest bardzo dużo trawy morskiej leży, gdzie ona gnije, a szczupak wiadomo trzyma się trzcin brzegu, bo tam jest mała ryba, a na pełnym morzu jest mniej ryby. A tu on może się żywić i tak dalej i to ma wpływ, bo ta trawa gnije, śmierdzi. Kiedyś można jej było błądzikowo, rzucewo, to tam przy brzegach rosła trzcina. W tej chwili nie ma, osłonina, tak samo rosła trzcina od rzeki tam Redy, gdzie ona wpada. Pod same prawie, że osłonina. Była trzcina i ten szczupak się tam najlepiej trzymał. W tej chwili tego nie ma. Bo to właśnie gnije ta trawa, która jest ta morska, to ona wypływa, gnije i to powoduje to, że ta trzcina nie rośnie i szczupak się brzegu nie trzyma. A jak wygląda sytuacja z beloną na Zatoce Puckiej? No to jest, z beloną jest coraz słabiej. Kiedyś, to, ja myślę, że z beloną jest jeden powód. Powstały przedsiębiorstwa, sól czy coś tam, kopalnia soli i oni właśnie czyszczą tam te wszystkie narzędzia i ta jest odpływ, bo my sami jako strażnicy jeździmy z koła, widzieliśmy, mamy zdjęcia porobione, jak ta sól tam właśnie wpływa i to szkodzi tej belonie, jest jej coraz mniej. Ona się teraz pokazuje w ostatnich latach na drugiej stronie, na półwyspie. Tutaj bardziej rewa ona się trzyma. Już tutaj rzucewo, osłonino jest jej coraz mniej, właśnie przez to zasolenie. Mówią, że to nie szkodzi, ale jednak natura jest naturą. Ryba pokazuje to, że to jej szkodzi. W ogóle okonia kiedyś było bardzo dużo, płoci ile było, tutaj na rzucewie, błądzikowo, osłonino. W tej chwili nie ma nic. I tam jest, jak się coś pokaże, to tylko chwileczkę i znika. Łowisz też belony metodą surf castingową? Też łowię, ale najwięcej to belony to łowię w trollingu, nie? Bo mam swoją łódkę tak dalej, to człowiek łódkę spuści i tego, ale mieliśmy też kilka zawodów takich popularnych właśnie surf castingu z brzegu, wchodziliśmy w woderach i łowiliśmy. Dlatego nie łowimy teraz ostatnie lata, bo nie ma tej ryby w Błądzikowie i na plaży w Osoninie, w Rzucewie, dlatego myśmy zrezygnowali. Z łódką wpływamy i jak pływamy, w tym roku tak samo było na ogólnopolskiej belonadzie, że z drugiej strony od Jastarni, od Kuźnicy, od Chałup, tam myśmy w tym roku tą belonę łowili. Tu od strony Błądzikowa, Pucka, ciężko. No dobra, ale oprócz tej solanki, która jest wrzucana do wody,
Może jeszcze jakieś inne, nie wiem, zanieczyszczenia są, albo nie wiem, chociaż mniej roślinności od strony Pucka? To też mniej roślinności, ale jaki jest powód, to nie wiemy. Myślę, że to wszystko się zaczęło od tego momentu, jak w koniec 80., początek 90. lat była ta morska trawa, tutaj ten agarem zrywana z tej całej Zatoki Puckiej. I to wpłynęło to, że tej ryby jest coraz mniej. Oni tutaj próbowali taką tą amerykańską radesnicą tą zatokę odnowić, żeby tą trawę tam siali i tego, ale ta szkodzi rybom, ponoć skrzela, bo to jest tam już sprawdzone, ta radesnica amerykańska wchodzi w skrzela rybów i ryby się tutaj nie trzymają, nie mogą odbywać tarła. Wszystko idzie właśnie w stronę tam półwyspu, a tutaj jest coraz mniej ryb. My widzimy, że w tych zakolach, jak ryba tylko przyjdzie, bo kiedyś wchodził do płótnicy bardzo dużo, myśmy mieli zawody zawsze na płótnicy. Leszcza na tarło ile wchodziło. Jakie tam były leszcze, potęgę. Ja ostatnie zawody w 94 roku wygrałem, gdzie miałem 4 leszcze. Jeden był ponad 4 kg i się z tego powodu cieszę. A potem już te leszcze zaczęły ginąć, właśnie jak ta trawa była wszystko wyłowiona, wytargana przez te wszystkie tam tutaj firmy, które tam robiły to żelatynę. A jak oni tam amerykańską radesnicą zaczęli zatokę tutaj obsiewać, to ona wyrastała, było widać jak się łódką pływało, ona wyrastała na 4-5 metrów długości, ale po zatoce pływała takimi gniazdami. I to też tej ryby zaszkodziły. Zresztą rybacy mogą to samo powiedzieć, co ja mówię. Jakie byś miał porady dla ludzi, którzy by chcieli spróbować zacząć łowić w Morzu Bałtyckim? Ja myślę, że paradą jest taką, jeżeli jakiś wędkarz ma jakąś chęć łowienia, to on zawsze sobie znajdzie coś takiego. Największe jest to, że człowiek się uczy, jak się uczy od jakiegoś starszego wędkarza. Podpatrzy coś tego. My widzimy, jak młodzież, my naszą młodzież szkolimy tutaj w kole. Do nas przychodzą, są zainteresowani, coś łowi. Widzimy, jak w Czasowicze przyjeżdżają, są zainteresowani, bo oni nawet mówią, no jak? Wy takie wędki macie duże, ja spławików nie widzę. Ja mówię, to jest morska metoda, tu się spławików nie używa, bo jak ja mówię, pani wchodzi w kąpielówkach tak dalej, w stroju kąpielowych do morza, musi pani kawałeczek wejść, a ten kawałeczek to jest jakieś 50-60 metrów. To się spławikiem małym tak daleko nie rzuci, a ta ryba przy brzegu całkiem nie je, dlatego są, ja mówię, odpowiednie ciężarki i rzuca się tymi ciężarkami. A widzimy, że zainteresowanie łowieniem morskim jest coraz większe. Dlaczego jest coraz większe? Moim zdaniem ryba morska jest smaczniejsza. Zresztą wędkarz to już w tej chwili nie łowi komercyjnie. Łowi tylko to, co potrzebuje dla siebie zużyć i więcej nie łowi. Kiedyś myśmy łowili naprawdę to się aż żal mówić, że po 30, po 40 sztuk i to nie można było tym, co w domu zrobić. To się wekowało i tak dalej, ale po co? Po co? Teraz każdy łowi tylko tyle, co dla siebie chce i chce. I naprawdę wędkarze Czasowicze przede wszystkim się pytają i my widzimy, że oni, to ich wciąga. Widzą, jak my mamy takie ciężarki, do nas przychodzą, oglądają, mówią, kurde, takie duże tego. Ja mówię, weźcie panowie, jak pan jest wędkarzem, tak, ja łowię. Ja mówię, weź pan sobie tą wędką rzuć. Jak on tego mówi, ja ci kręcę, jakie to jest tego, jako pięknie. I to właśnie przyciąga wszystkich wędkarzy. Trzy słowa o śledziach. Mam wrażenie, że z roku na rok coraz mniej jest tych ławic śledzi, które podpływają na tyle blisko, że możemy je próbować łowić, chociażby z portu we Władysławowie. Właśnie ja myślę, to jest też to w porcie Władysławowie jest to, że właśnie jest te duże wiatry, które są. Tutaj są wiatry północne, są wschodnie, zachodnie i one właśnie ten piasek mielą, cały czas mielą i widzimy, że Władysławowa port jest co chwilę zamolony tym piaskiem. I właśnie jak to jest ten świeży piaskiem, to nawiewa, a wiemy, że śledź się żywy planktonem. I nie ma tego pożywienia, nie ma tego tubisa, bo on się też tym planktonem żywi. Bo nie ma, bo ten piasek to wszystko zagarena i dlatego ta ryba ucieka. Bo śledź jest, jak rybacy mówią na zapisach, on jest wyżej, 2 km od brzegów jest śledzia dużo, ławicy. Ale przy brzegu go nie ma właśnie przez to przemolenie tego piasku. Przez te sztormy, które właśnie teraz coraz częściej są.